Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani wierni, oto kończy się rok kościelny. Zostały ostatnie 2 tygodnie. Już za 2 tygodnie rozpoczniemy Adwent. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny. I dlatego te ostatnie dni kończącego się roku kościelnego w czytaniach swoich biblijnych nawiązują do sądu ostatecznego, do powtórnego przyjścia Chrystusa. I możemy usłyszeć zapowiedź tych dni, kiedy Chrystus opowiadał swoim uczniom, jak będzie wyglądało to przyjście powtórne, co będzie poprzedzać to przyjście powtórne, ponieważ będą różne kataklizmy, wojna, prześladowania, a także w naturze będzie widać oznaki nadchodzącego końca. I Chrystus Pan opowiada to, ponieważ my wszyscy od Jego wniebowstąpienia żyjemy w czasie, w którym może nastąpić powtórne Jego przyjście, ale nie wiemy, kiedy nastąpi, bo jak usłyszeliśmy przed chwilą, nie znamy ani dnia, ani godziny. Czy będzie to za naszego życia, czy może później, tego nie wiemy. Ale zawsze winniśmy być gotowi, dlatego że na tym sądzie, nawet jeśli wcześniej odejdziemy z tego świata, i tak wszyscy staniemy. Wszyscy staniemy na tym sądzie. Sądzie ostatecznym, kiedy wszystkie ludy zostaną zebrane i staną przed sędzią, którym będzie nasz Pan Jezus Chrystus. W wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przyjdzie z nieba na ziemię powtórnie sądzić żywych i umarłych, czyli tych, którzy będą wtedy żyli i którzy już umarli, albo w drugim znaczeniu tych słów, tych, którzy żyją w łasce i tych, którzy umarli na duszy, bo są bez łaski, a więc wszystkich będzie sądził. I dlatego powiedzmy sobie o tym artykule wiary, o tej prawdzie wiary, którą przecież w każdą niedzielę wypowiadamy, albo ilekroć też modlimy się, odmawiając chociażby różaniec. Te słowa wypowiadamy, modlitwy, credo, wyznania wiary. Święty Tomasz z Akwinu pisze, że ten sąd, który ma przyjść, będzie napawać lękiem. I są 4 powody tego lęku. Najpierw, pisze święty Tomasz, mądrość sędziego. Zna on wszystkie nasze myśli, słowa i czyny. Jak to czytamy w liście do Hebrajczyków. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Tak samo w Księdze Przysłów. Wszystkie drogi człowieka są jawne przed jego oczyma. Zna on nasze słowa, czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego. Czytamy w Księdze Mądrości. Zna także nasze myśli, czytamy w proroctwie Jeremiasza. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania według owoców jego uczynków. A nieomylnymi świadkami będą tam własne ludzkie sumienia. Czytamy w liście do Rzymian. Ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian, ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie. A więc święty Tomasz zapisuje, i myślę, że tę prawdę wiemy i znamy, ale warto sobie ją przypominać, że Pan Bóg przenika wszystko i wszystkich i zna nasze dogłębne myśli, pragnienia, intencje,
które nam towarzyszą, kiedy wykonujemy jakiś czyn, zewnętrznie może się komuś wydawać zupełnie co innego, ale Pan Bóg zna intencję, z jaką coś czynimy. A więc przenika wszystko i wie o wszystkim. Jak czytali, przed chwilą usłyszeliśmy w księdze proroctwa Jeremiasza, Pan Bóg bada serce i doświadcza nerki. Nerki oznaczają w Starym Testamencie sumienie. Tak Żydzi określali, że w różnych częściach ciała, tak jak w krwi uważali, że jest dusza, tak w nerkach umiejscawiali sumienia, więc chodzi w tym tekście właśnie o badanie serca i sumienia ludzkiego na sądzie. Drugi powód, dla którego winniśmy się lękać tego sądu, ze względu na potęgę sędziego. Święty Tomasz pisze, nasz sędzia bowiem jest Bogiem wszechmocnym. Czytamy u proroka Izajasza, oto Pan Bóg przychodzi z mocą. A więc na sądzie staniemy przed majestatem Bożym. Po trzecie, mamy się lękać sądu, bo sprawiedliwość Boża jest nieubłagana. Teraz jest czas miłosierdzia, natomiast czas przyszły będzie tylko czasem sprawiedliwości, jak to czytamy w psalmie. Gdy ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy. Podobnie mówi Księga Przysłów. On nie okaże litości w dniu pomsty, na okup za winę nie spojrzy, dary odrzuci, choćbyś je mnożył. A więc w momencie, kiedy staniemy przed Stwórcą, już żaden czyn dobry, żaden żal za grzechy już wtedy nie pomoże. Teraz jest czas na to, póki żyjemy na ziemi. W momencie, kiedy nastąpi sąd, już nie będzie można przebłagać niczym sędziego. I na końcu pisze święty Tomasz z Akwinu tak. Całkiem inny będzie jednak ten sąd dla sprawiedliwych, słodki i napawający radością. Jak to czytamy w księdze proroka Izajasza. Oczy Twe ujrzą króla w całej jego krasie. Dla złych zaś będzie zagniewany i straszny, także wołać będą do gór, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Tego gniewu oczywiście nie rozumiemy jako uczucia, ale mamy na myśli jego skutek w postaci kary wymierzonej grzesznikom i to kary wiecznej. A więc ten sąd dla tych, którzy żyli sprawiedliwie na tym świecie, będzie słodki i dobry, ale dla tych, którzy żyją w nieprawości, nie nawracają się, będzie to sąd straszliwy, naprawdę straszny, że przed obliczem sędziego będą uciekać owi potępieni. Więc jaki powinien być nasz stosunek do tego sądu? Oczywiście zawsze powinniśmy się go lękać, tak jak pisze święty Tomasz, święty Paweł w liście, że powinniśmy zabiegać o nasze zbawienie z lękiem i drżeniem, ponieważ nie wiemy, co nas czeka, jaka będzie nasza przyszłość. Nie wiemy, czy nie upadniemy, czy nie odejdziemy od Pana Boga całkowicie, czy nie umrzemy w jakimś grzechu śmiertelnym. I dlatego zawsze ufność powinniśmy pokładać w Panu Bogu, a nie w sobie. I uczyć się tego. I w pokorze żyć. Bo niestety nasza natura jest słaba. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, jak mówił nasz Zbawiciel. I zauważamy to, czytając różne życiorysy świętych, że wielu świętych było bardziej przejętych lękiem sądu niż my. A przecież nie mieli sobie co do zarzucenia. A mimo to bardziej się lękali niż my. A więc ileż bardziej my powinniśmy trwożyć się na samą myśl, że ten sąd nastąpi. Oczywiście ten lęk i ta trwoga nie powinny nas odciągać od Pana Boga. Wręcz przeciwnie.
powinny nas skłaniać do jeszcze większego miłowania Go i przylgnięcia do Niego, ponieważ tylko On może nas wybawić od kary wiecznej, nikt więcej. I tylko do Niego możemy się zwrócić o miłosierdzie tutaj na ziemi. W jaki sposób więc mamy żyć na tej ziemi, dopóki nie staniemy przed Stwórcą? Święty Tomasz daje nam konkretne wskazania, myślę, że znane nam, bo powtarzane pewnie uczyliśmy się od tego od dzieciństwa, ucząc się katechizmu, powtarzając różne prawdy wiary, słuchając kazań, napomnień różnych, ale warto sobie to często przypominać, jak powinniśmy żyć, jakich środków używać na tym świecie, by ten sąd, który nas czeka, okazał się słodki i napawający radością, a nie straszliwy. I święty Tomasz tak zapisuje, 4 są środki, by uśmierzyć gniew sędziego na sądzie. A z tych środków teraz powinniśmy korzystać, póki żyjemy. Najpierw dobre czyny. Apostoł mówi w liście do Rzymian, chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Więc pierwsze to są dobre czyny. Drugie, następnie spowiedź i pokuta za popełnione grzechy, w czym 3 rzeczy powinny się znaleźć. W myślach ból, w wyznaniu grzechów wstyd, w zadośćuczynieniu surowość. Tym właśnie okupuje się karę wieczną. A więc pamiętajmy, że spowiedź święta powinna być dogłębna, nie powierzchowna. Jak pisze święty Tomasz, w myślach ból, w wyznaniu grzechów wstyd, w zadośćuczynieniu surowość. A wtedy sąd będzie lekki dla nas. Trzeci środek, jakże dzisiaj zapomniany, a jakże ważny, jałmużna, która ma moc oczyszczania ze wszystkich win. Czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Oczywiście nie chodzi tylko o jałmużnę w postaci pieniężnej. Różna ona może być. Chodzi o ofiarę, którą składam drugiemu. To, co mogę dać z siebie drugiemu. Pamiętajmy o jałmużnie, bo jałmużna zakrywa wiele grzechów. I czwarty, ostatni środek to miłość Boga i bliźniego, bo jak jest powiedziane w pierwszym liście świętego Piotra, miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość zakrywa wiele grzechów. Ten, kto kocha, będzie i przez Stwórcę umiłowany i zasiądzie z Nim na uczcie w Królestwie Niebieskim. Pamiętajmy o tych środkach, byśmy dobrze żyli na tym świecie, podobając się Bogu Wszechmogącemu, aby sąd okazał się dla nas słodki i napawający radością. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.